postępujących zmianach klimatu na świecie słyszał już chyba każdy, ale o afrykańskiej wiośnie na początku kwietnia w Polsce już chyba niekoniecznie. Afrykańskiej dosłownie i w przenośni. A dlaczego afrykańskiej? O tym już za chwilę. Rafał z tej strony. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Kolejna setka górska przed nami. Będziemy kręcić po bardzo znanych miejscach, ale kilka z nich może być dla Was zaskoczeniem. Być może ich nie znacie, więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczyna się robić tłoczno, więc czas się ewakuować. Lany poniedziałek, 1 kwietnia. Drugi dzień świąt. Przed chwilą wyruszyłem z Łomnicy, a właściwie jeszcze z Piwnicznej Zdroju. I teraz ciągle w górę będę po słowackiej stronie kręcił w stronę Starej Lubowli. Przejechałem już przez Mniszek nad Popradem i teraz około 16 km czeka mnie lekkiego wspinania. Momentami dość stromego, no a później będę już miał bardzo fajny zjazd w stronę Starej Lubowli i tam nad ruiny zamku też na chwilkę podjadę. To będzie pierwsze zamczysko na dzisiejszej trasie. Pusta droga przede mną, trochę na to liczę, bo mam nadzieję, że w pierwszy dzień świąt tutaj na przejściu granicznym to ruch będzie niewielki, ten wiatr tylko trochę uciążliwy, co pewnie słyszycie, ale poza tym na razie bardzo przyjemna pogoda, plus 16 stopni o 8 rano, więc warunki idealne. Teraz króciutko w dół, ale to tylko na moment, ale dobra i taka chwila oddechu, a za chwilę będę miał już trochę cięższe podjazdy. No i tak jak mówiłem, teraz po tym krótkim zjeździe znów podjazd. Będzie ich jeszcze kilka, a te ostatnie dość ciężkie, ale to będzie najtrudniejszy odcinek dzisiejszej pętli i cieszę się, że jest na początku, bo jeszcze człowiek ma dużo siły, więc bez większego problemu te kilkanaście kilometrów podjazdu uda się pokonać. Ruch nadal niewielki, słońce nie praży, pomimo że dzisiaj ma być bardzo słonecznie, no ale ten słynny saharyjski wiatr, który od kilku dni nawiewa ten piaszczysty popiół tutaj nie tylko zresztą na Polskę, ale na całą Europę, no troszeczkę powoduje, że przejrzystość powietrza jest słaba, ale za to nie praży mnie tutaj słońce, także bardzo, bardzo przyjemnie ta dzisiejsza pętla się rozpoczęła. A teraz będzie mnie czekał tutaj po lewej stronie na południe chyba najcięższy podjazd, więc trzeba będzie się troszkę spiąć. Zatrzymałem się tutaj na chwilkę przy zjeździe już do Starej Lubowli. Bardzo emocjonujący i bardzo przyjemny zjazd. Liczyłem na to, że będę miał ładny widok na Tatry, bo ten odcinek jest bardzo widokowy. No ale niestety przez to zanieczyszczone tym piaskiem z nad Sahary powietrze dzisiaj ten widok bardzo marny, więc nie zatrzymuję się, tylko zjeżdżam szybko do Starej Lubowli.
Jestem już w Starej Lubowli. Teraz będę miał króciutki, ale dość ostry podjazd pod same ruiny zamku. Tam chwileczkę odpocznę, a potem będę kierował się już na południe w stronę Nowej Lubowli. Zrobię sobie tutaj taki gravelowy skrócik pod sam zamek. Droga wprawdzie tutaj idzie cały czas asfaltem i za chwilę również skręca, ale ostatnio jechałem tamtędy, a nie jechałem tędy, więc teraz troszeczkę takiego bardziej technicznego i trudniejszego odcinka. Jestem już pod zamkiem w Starej Lubowli. Odwiedzałem już to miejsce 2 lata temu, kiedy kręciłem też tutaj po okolicach. Wtedy było lato i bardzo upalny dzień. Okazało się bardzo atrakcyjne miejsce, warto je odwiedzić, ale na pewno nie w sezonie, bo wtedy jest tutaj bardzo, bardzo dużo ludzi. Zaczyna się robić tłoczno, więc czas się ewakuować. Pod zamkiem w Starej Lubowli ludzi przybywa, więc ja uciekam. Teraz przez Nową Lubowlę będę już bardziej technicznie się poruszał po leśnych ścieżkach, a przede mną skałki udolskie. Bardzo ładny mam tutaj widok, podjeżdżając teraz ze Starej i Nowej Lubowli. I za chwilę będę zjeżdżał już do Sipowej Doliny. Ale widok jest przecudny. Szkoda, że niestety dzisiaj ta przejrzystość powietrza jest słaba, bo miałbym bardzo ładne Tatry zaśnieżone gdzieś tam w oddali. Kapitalna ta droga tutaj. Wije się tam lekko w górę. Wiatę mam jakąś po drodze, więc gdybyście byli zmęczeni tym podjazdem, to może na chwilę odpocząć. Zatrzymałem się jednak przy tej wiacie, bo tutaj mam ciekawą mapę, którą zaraz wam pokażę, ale też mam piękny widok na Beskid Sądecki, tak jak już wspomniałem wcześniej. Trochę dzisiaj to powietrze niezbyt przejrzyste, no ale muszę nacieszyć oko tym, co mam. A teraz zobaczcie na mapie, jak będziemy dzisiaj kręcić. Ze Starej Lubowli, teraz tutaj przez Nową Lubowlę będę i cały czas wspinam się do Plawnicy. I później z Plawnicy będę kręcił w górę na Udol. I tutaj są udolskie skałki, bardzo atrakcyjne widokowo miejsce z widokiem na Plawecz. I w stronę tego Plawecia będę właśnie zjeżdżał i tutaj szukał drugich ruin dzisiaj zamku, bo tutaj są jakieś takie ciekawe ruiny, które mam nadzieję zobaczyć. Potem z Plawecia przez Orlow i Cirć będę już kręcił Aquavelo do Muszyny i tym samym Aquavelo będę już podążał. To będzie bardzo relaksująca droga w stronę Miszka nad Popradem i Piwnicznej Zdroju do mety. Bardzo fajny ten zjazd był.
momentami bardzo stromy, więc cieszę się, że nie musiałem jechać w drugą stronę, bo no, chyba bym musiał jednak podprowadzić, bo tam kilka odcinków było naprawdę dość ostrych, ale zjeżdżało się super, bardzo fajna droga, więc nadal szosą można tutaj kręcić. Spodziewałem się, że będzie tutaj bardziej szutrowa droga, jakaś kamienista czy leśna, a tutaj bardzo ładny asfalt, więc spokojnie szosą możecie kręcić. No długi ten podjazd, prawie 3 km będzie. Potem skręcę w las chyba już wreszcie i ciekaw jestem, czy tam też będę miał nadal asfaltową drogę. A jak już skręcę, to troszeczkę będę musiał jeszcze się wysilić, nad te udolskie skałki dojechać. Tam na pewno odpocznę chwilę, popodziwiam widoki na słowackie góry. Udolskie skałki już tam widzę, wieżę widokową także. Teraz mam tutaj zjazd króciutki, bo przejechałem przez słowacką autostradę, ale za chwilę będę już piął się w górę. No i ciekaw jestem tylko, jaką nawierzchnię, czy nadal asfaltową, czy już szutrową. No i tak jak podejrzewałem, końcówka będzie trudna, ale wszystko po asfalcie, więc drodzy szosowcy, nadal mam dla was dobre wiadomości. Spokojnie możecie tutaj na szosie kręcić, bo nawierzchnia idealna. Dojechałem nad wieżę widokową w małej wiosce Udol i tutaj mam niedaleko udolskie skałki, ale nie będzie mi dane chyba niestety ich zobaczyć, ponieważ musiałbym tą drogą zjechać w dół, a ona jest dość błotnista, zakręcić tam w prawo i podjechać pod te skałki, a potem tą samą drogą niestety wyjechać, więc mój rower byłby bardzo ubłocony, trochę mi szkoda go brudzić, ale skorzystam tylko z tej pięknej wieży, chwilę odpocznę, a potem tą fantastyczną drogą, którą tutaj widzicie, będę zjeżdżał już do Blaweszca i tam będę szukał kolejnych ruin zamku. Skorzystałem z dobrodziejstw techniki i nie musiałem podjeżdżać na sam szczyt, tam pod zamek, tylko wyleciałem tam dronem i zrobiłem kilka ujęć, no bo niestety to filmowanie troszeczkę zajmuje i wiem, że jak tam dojechał, rozłożył sprzęt i chciał zrobić trochę zdjęć, no to godzina byłaby nie moja, a troszkę mi tej godziny szkoda, bo chciałbym wrócić do Piwnicznej jeszcze przed zmierzchem dzisiaj. Opuściłem już Plaweć i teraz już kręcę w stronę Muszyny, czyli będę się zbliżał do polsko-słowackiej, słowacko-polskiej granicy.
No i będę po słynnym Aquavelo już przez Muszynę właśnie kręcił w stronę piwnicznej, ale w Muszynie jeszcze się zatrzymam, bo chciałem zobaczyć ten odrestaurowany zamek, który tam niedawno został udostępniony, więc może kilka ujęć uda się przy okazji zrobić. Uważać, to jest tylko jedna poręcz, tylko z jednej strony. Przypomina mi to trochę ponickie moje poszukiwania źródeł Nidy. Tam też była kładka tylko z jedną poręczą, ale było jeszcze węższa. No, dojechałem do miejscowości Cirć i teraz już będę kręcił na północ w stronę Leluchowa i za chwilę będę przekraczał słowacko-polską granicę. Powiat nowosądecki, gmina Muszyna, więc od razu wiadomo, gdzie jesteśmy. Muszyna 8 km, Krynica 18, no ale Krynicy dzisiaj nie będziemy zaliczać, a Piwniczna, czyli moja meta, 35 km. No tutaj taki krótki odcinek jednak pod górę, żeby nie było zbyt przyjemnie, ale generalnie już potem od Muszyny będzie raczej lekko w dół. Tam kilka jest jeszcze takich fragmentów, gdzie trzeba troszeczkę docisnąć pod górę, ale poza tym będzie już bardzo przyjemnie. Te góry leluchowskie, które mam po prawej stronie, też Wam bardzo serdecznie polecam, jeśli lubicie takie ścieżki, gdzie nie ma zupełnie nikogo. Góry nie są zbyt wymagające, są takie graniczące z Beskidem Sądeckim i Beskidem Niskim pasma. Dojeżdżam do Muszyny, tutaj trzeba będzie chwilkę odpocząć, gdzieś tam u zbocza zamku, zamek już widzę, a potem już powrót przez Aquavelo w stronę Piwnicznej. Zamek w Muszynie za mną, a ja po krótkim odpoczynku, teraz słynnym Aquavelo, będę już kręcił w stronę Piwnicznej. Bardzo przyjemna trasa przede mną, lekko w dół cały czas, z kilkoma tylko podjazdami. Jeden bardzo charakterystyczny odcinek, na pewno po drodze spotkam, który dość często można w sieci zobaczyć. Teraz mały podjazd, ale za chwilę będzie w dół, bardzo ostro w dół. Będzie taki jeden z najbardziej znanych odcinków Aquavelo.
pusto na tym odcinku, co mnie trochę dziwi, bo święta są. No a teraz słynny znak. Jeden z najsłynniejszych odcinków tutaj na Aquavelo, czyli słynne 30% nachylenia. Akurat na szczęście w przeciwnym kierunku do mojej jazdy, więc ja teraz będę musiał tylko zjechać te 30% w dół, a potem już będę miał bardzo przyjemną drogę prosto do Piwnicznej. Powiedziałbym, że ten odcinek jest trudniejszy i dłuższy niż to 30%, które przed chwilą mijałem. Tutaj na pewno jest więcej, na pewno też dłużej, ale znaku żadnego nie było. No i teraz zobaczcie, jaka piękna tutaj jest polana i jaki fantastyczny widok. Za mną kapitalne fotograficznie miejsce, oczywiście nie o tej porze dnia i być może roku, ale o poranku, kiedy mgły tutaj się unoszą, to nic tylko schodzić tam na dół ze statywem i kapitalne ujęcia można wtedy złapać. No ja niestety tego zrobić nie mogę, zrobię tylko krótką przebitkę, no i pędzę dalej, ale nie ukrywam, że gdybym był tutaj gdzieś w okolicach o poranku, to na pewno bym tutaj przyjechał z aparatem i ze statywem i takie klimatyczne zdjęcia spróbował zrobić. Kończę już moją dzisiejszą sądecką pętlę. Za chwilę dojadę do Zubrzyka i potem kilka kilometrów będę już w Łomnicy i tam będę już domykał moje dzisiejsze rowerowe zmagania. Mam nadzieję, że pętla Wam się podobała. A ja zachęcam Was do komentarzy pod filmem. Kciuki w górę, bardzo mile widziane. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Kręćcie na wiosnę dużo i oczywiście bezpiecznie. Do następnego razu. Cześć!